Mecz był bardzo wyrównany, była ładna gra z pełnym zaangażowaniem. Odpowiadaliśmy za każdym razem, jak straciliśmy bramkę. Niestety na tego ostatniego się nie udało odpowiedzieć. Mieliśmy swoje sytuacje, drużyna przeciwna miała też swoje sytuacje. No szkoda wyniku, ale dobrze było tu przejechać, powalczyć, pobiegać. Udany dzień. Aktualnie macie 7 punktów w tabeli. Jakie macie cele na koniec sezonu? Znaczy jak najwyższa pozycja. Jest to nasz drugi sezon w Business Lidze. Zespół się zgrywa. Pierwszy sezon myślę, że to był tak trudno, bo taka wszarpana gra, dużo takich przypadkowych bramek, które padały i naszych, któryśmy strzelali, też któryśmy tracili. Teraz już jest to bardziej zgrane, sytuacje są z akcji, więc myślę, że każdy kolejny mecz przybliża nas do lepszej gry, większa radość nas sprawia i myślę, że to będzie jak najwyżej, myślę, że to jest środek tabeli. Należy również pochwalić drużynę ICEO, pomimo tego, że miała już pewne 3 punkty w tabeli, postanowiła rozegrać ten mecz. Tak, udało mi się wygrać, ale najważniejsze chyba chodzi o to, żeby była zabawa. Wiem, dokładnie. Tutaj nie o to chodzi, żeby wygrać to walkoverem. Tu nie gramy na pieniądze, nie jesteśmy zawodowymi graczami. Dobrze jest rozegrać mecz, w końcu po to się tutaj zbieramy, więc bez sensu jest walkoverem. Myślę, że wynik jest to drugorzędną sprawą. Ważne jest, bo ponieważ tutaj mamy, nie wiem, sędziego, jest to wszystko tak profesjonalnie rozgrywane, ale myślę, że przede wszystkim jest ważne, żeby sobie pobiegać.